chcę przede wszystkim na początku zapewnić o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jako prezydent miasta, tak jak obiecałem, będę się wsłuchiwał w Państwa głos, w głos sądeckich kupców i te rozwiązania musimy wypracować wspólnie, tak abyście Państwo byli z tych rozwiązań zadowoleni. Po drugie, wiecie o tym, że siły zła czuwają i wiele jest rozsyłanych nieprawdziwych, kłamliwych informacji, na przykład ostatnio, że obniżamy o 500 zł, nie wiem czemu o 500, a nie o 400 na przykład, albo 600 pensje w DPS-ach. Też pojawiła się plotka, tu dziennikarze to potwierdzali, że mamy zamiar zlikwidować maślany rynek. Ja proszę wszystkich sądeczan, ale również i Państwa, żeby się nie wsłuchiwać w te głosy generowane przez przeciwników dobrej zmiany w Nowym Sączu, bo właśnie zabieramy się do pracy, zabieramy się do tego, żeby maślany rynek, ta perełka, którą mamy w Nowym Sączu, gdzie wszyscy się pojawiają sądeczanie, odżyła, żebyście mieli godne warunki do działania, do pracy, żeby można było powiedzieć, że tam jest miejsce, które ponownie rozkwitło. Ten kwartał między Sobieskiego, Kościuszki, Matejki poddajemy przynajmniej na tym etapie architekt może wszystko, bo pakiet wszystko przyjmie, natomiast co się wydarzy, to jest kwestia ogólnomiejskiej dyskusji i wyważenia pewnych proporcji. Mianowicie pod tym całym terenem robimy parking wielopoziomowy, podziemny, wykorzystując różnicę terenu, 4 poziomy w dół. Daje nam to 1100 miejsc postojowych, a w Nowym Sączu jest 700, ponad 700 miejsc postojowych, czyli komasujemy w jednym miejscu potężny parking. Wjazd jest od ulicy Matejki i od ulicy Bulwaru Narwika. Oczywiście są windy, całe zaplecze i tak dalej, i tak dalej. Porządkujemy maślany rynek, czyli on łapie od Matejki aż tutaj do ulicy Sobieskiego, bo Długosza przechodzi w Sobieskiego, jest ulicą Drożną, nie ma tam żadnych miejsc postojowych. I areał, który tutaj jest zaproponowany, odpowiada temu, który jest obecny. Zadaśnienia są trawiaste, czyli wprowadzamy zieleń, jak będzie na wizualizacji widać, dalej jest to plac, ale zielony. 5-metrowej wysokości zadaszenia, otwarte z tej strony i z doświetleniem od góry. Tu jest placyk i jest pomysł, żeby tu się pojawił budynek biurowy, być może docelowo ratusz, ale to jest kwestia przyszłości i dyskusji. Szanowni Państwo, to co dzisiaj prezentujemy, to co umieścimy na naszej stronie internetowej, to jest tylko taki zaczyn do dyskusji. To jest oczywiście plan maksimum. Wykonanie tego to byłoby niezwykle kosztowne, ale tak jak tutaj Pan mówi, 1100 dodatkowych miejsc w tym mieście i to w punkcie centralnym miasta zapewniłoby na wiele, wiele lat swobodę w tym, żeby mieć łatwy dostęp do miejsc parkingowych. A łatwy dostęp do miejsc parkingowych w centrum miasta to jest de facto zaproszenie mieszkańców do tego centrum. I w sumie, tak naprawdę, dlaczego wymiera ulica Jagiellońska, dlaczego coraz mniej jest ludzi, także u Państwa? Bo ludzie są teraz wygodni. Każdy chce podjechać do sklepu samochodem. Najchętniej to ludzie, którzy w ogóle samochodem jechali do kościoła, jak się prawo. No taka prawda jest. I na tą wygodę trzeba też odpowiedzieć. Tą odpowiedzią jest właśnie ten wielopoziomowy parking.